Cześć, tutaj panowie. Dzisiaj taki inny film, bo to nie będzie tylko Minecraft, tylko co będzie bardziej taki poradnik i nie będzie tu porady w ogóle Minecrafta. Znaczy będzie, ale nie gra, co nie? Ogólnie to dzisiejszy odcinek jest dlatego taki dziwny, ponieważ, jak pewnie wiecie, za 3 tygodnie, lekko ponad 3 tygodnie, będzie Boże Narodzenie. Będą święta, przyjdzie Mikołaj z prezentami i tak dalej. No i wiadomo, jak są święta, a w sumie jakoś tak za pół tygodnia Mikołajki, no to warto mieć takiego świątecznego skina, jakiego ja mam na przykład tutaj. Tak, od dzisiaj z takim skinem będę grał aż do świąt. I dzisiaj wam pokażę właśnie stronkę, na której można taki skin zrobić. No i jak taki skin w ogóle wrzucić tutaj do tej listy skinu. Tak, na początku wchodzicie w swoją przeglądarkę. W moim przypadku będzie to Opera. I wpisujemy sobie Syntax Minecraft. Teraz wchodzimy w tą oto stronkę, pierwsza z brzega jakby. Tutaj klikamy te niebieskie. I mamy taką oto stronkę. Teraz wchodzimy w edytor. Tutaj close. I mamy... Tutaj jest akurat mój skin, ale ja sobie go jakby wyłączę. OK. I mamy taką tą kukiełkę. Głównie możemy sobie to powiększać i zmniejszać scrollem i kontrolem, ale ja coś takiego zostawię. To jest ogólnie nasz skin, tylko że to jest skin czysty. I tutaj jest taka opcja jeszcze jakby poza ciałem, czyli takie wystające w 3D, te elementy, które mają być. I same ciało, czyli to jakby pod skinem. Jeżeli to i to odklikniemy, no to no, nie ma. Tak, na początku polecam sobie wyłączyć te outer layer, bo to wtedy będziemy mieć taki czysty skin. No i tak, ogólnie w tym edytorze, to nie jest taki zwykły edytor skina, że jest jakieś tam marne kilka narzędzi i to tyle. Tak, tutaj jest zwykły pędzelek, czyli do malowania. Tutaj macie jeszcze taką paletę, jak można to nazwać paletą. No, takie coś, że możecie sobie dosłownie kolor, jaki chcecie wybrać. Jest gumka oczywiście, czyli zmywa. Ale jest coś takiego jak autotona. To czasem, no dosyć często, jak się robi jakieś skiny, tekstur paki do Minecrafta, to się zawsze myśli, to zawsze jest ten problem, żeby to nie był taki jeden zbity kolor, bo wtedy to tak brzydko wygląda. Tylko żeby to było takie urozmaicone, że tutaj taki piksel, tutaj taki piksel, tutaj taki piksel, bo to wtedy ładnie wygląda. To właśnie to robi automatycznie, jak się maluje. Czyli że jak widzicie, ja mam ustawiony jeden kolor, ale to jakby maluje automatycznie, to tak jakby tonuje, że to jest takie... tutaj ciemniejsze, tutaj jaśniejsze i tak dalej. Tak. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak pipeta, jakoś tak to się nazywa. Że po prostu jak macie namalowane, no to klikacie w coś i wam wtedy wyświetla się kolor. Ja mam tutaj przykład, że zrobię coś takiego, kliknę to i teraz można takim czymś malować.
Ale to sobie zmarzę. Jest tutaj też taka opcja jak jakby strzałeczki, czyli że jeżeli coś źle zrobicie, bo na przykład o, tutaj namalowaliście piksel, a tego piksela nie chcieliście, no to klikacie strzałkę do tyłu i to jakby wam wyciemnia kolory i wyjaśnia. Ale według mnie to jest bez sensu i lepiej ręcznie sobie to ustawiać, bo wtedy jest dokładniejsze ustawienie. Jest przybliżenie skina, przez co nie musi sobie całej stronki scrollować, tylko wystarczy tutaj tą lupkę kliknąć. Jest coś takiego jak mirror tool on off i tak dalej. To sprawia, że jeżeli nie mamy tego włączonego, no to malujemy na jednej ręce i tutaj musimy znowu na tej to namalować. Ale czekajcie chwilkę. Ale jeżeli mamy to włączone, to nam się automatycznie na obu rękach no, maluje tak samo. Czyli że jeżeli na przykład tutaj zrobimy coś takiego, tutaj nam się automatycznie tak samo. Jeżeli tutaj sobie coś pomalujemy, to tutaj też to mam. To są ogólnie chyba wszystkie narzędzia. A i jeszcze tutaj można, jeżeli się kliknie, no to znika część ciała. I to się przydaje, jeżeli się w skinie, na przykład chcę zrobić tutaj coś pomalować. Normalnie to się nie da pomalować, bo głowa zasłania. A tak można tutaj na przykład szyję pomalować, czy tutaj pod nogą, albo coś. Tak, teraz wam pokażę, jak takiego typowego świątecznego skina namalować. Możemy sobie oczywiście czerwony, bo chyba raczej się czerwonym takie świąteczne skiny maluje. Ważne. Najlepiej całego skina malować właśnie tutaj tym czymś. Tą autotoną. Bo to jest takie ładne, to jest takie jakby powiedzieć tak dobrze maluje. To jest tak. A i polecam, że jeżeli malujecie tylko to, sobie resztę wyłączyć, żeby wam później to nie przeszkadzało. Jak widzicie, malujemy sobie coś takiego i to wtedy wygląda jak ładny taki sweterek lub cokolwiek takiego. I tak samo. Z tyłu. Też. Od dołu. Od góry. Oczywiście na razie ręce malujemy. Tak, teraz wyłączamy tułów i malujemy tutaj. Oczywiście, wiadomo, ja nie zabraniam używać tego, bo to się przydaje. Na przykład, jeżeli chcecie jakiś mały detal namalować, to wtedy tak. Ale jeżeli chcecie malować jakby po całości, no to polecam bardziej jednak używać tego, bo wtedy to ładnie tonuje kolory. Okej, mamy już cały tu pomalowany. I teraz tak. Mamy rączki. Mamy tutaj. No, jeszcze czekajcie, bo na dole zapomniałem. To mój błąd. Okej, i mamy już tutaj cały ten pomalowany. Teraz włączamy głowę i nogi. I tak się prezentuje koszulka. Znaczy jest koszulka, sweterek, co tam chcecie. Teraz zajmiemy się nogami. Ogólnie tak na święta to polecam jakieś czarne spodnie, lekko szarawe. Gdzieś tutaj znajdziecie takie idealne kolory.
tak ciemniejsze takie tutaj kolorki. O. Okej, mamy tutaj. Malujemy sobie jeszcze tutaj. Malujemy stópki od dołu. I mamy tutaj już nóżki. Widzicie, że to ładniej wygląda niż takie zbite jeden kolor. Tak, teraz namalujemy twarz jakąś. Ogólnie to nie będzie skin owieczki, bo na filmie chcę pokazać coś innego. Tak. Więc malujemy tutaj głowę. Wezmę jakiś taki zwykły kolor, mniej więcej skóry. Taki jasny, beżowy. I znowu. I mamy tutaj takiego skina. Z tego co wiem, to chyba tutaj jest przód. Z tego co pamiętam. Ale chyba tak. Później będzie przypał, jak się okaże, że zrobiłem odwrotnie skina, ale... No. Mamy tutaj właśnie od takiego skinka. Ale on jest jakby taki czysty. On jest jeszcze niepomalowany. Bo nie ma takich detali. I detali właśnie... Nie wszystkie detale polecam robić właśnie tym, bo do detali jednak lepszy jest to urządzenie. Na przykład, o, podam przykład tutaj takie oczka. Dużo lepiej wyglądają tak, niż by miało wyglądać jakoś. Tak, bo takie są, nie wiem czy to widać, ale one są takie delikatnie, jedne jest takie bardziej białe, a jedne jest takie bardziej, jakby to powiedzieć, no, jedne jest bielsze, drugie czerniejsze, przez to tak trochę kupowo wygląda. Tak, gdy mamy już to gotowe, no to należy zrobić jakiś nosek, jakiś coś. Ogólnie to robię z kimś Świętego Mikołaja. Więc tak. Tutaj mam jakiś taki kolor. I właśnie. Tutaj przychodzi pora na czapkę.
I czapka będzie już pierwszym elementem w trójwymiarze. Czyli w ogóle za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Ale najpierw sobie pomalujmy tutaj czapkę świętego Mikołaja. Ok, mamy już tutaj takie kontury, takiego puchu typowego. Tutaj będzie, czekajcie, bo może delikatnie za nisko oczy zrobiłem, chociaż nie. Po prostu zróbmy to gdzieś tutaj. O! I gdy mamy coś takiego zrobione, trzeba pomalować czapkę. Czapkę też wezmę, pomaluję. W sposób, w tym takim, no, jakby mieszarze kolorów, który automatycznie tonuje to wszystko. Słuchajcie, bo coś kliknąłem. Okay. I mamy tutaj powoli czapkę świętego Mikołaja. Tutaj malujemy tak dobrze, żeby ten puch jakby nie. Żeby nie zamalować tego puchu oczywiście. Ok, kolejny bok czapki. Ok, i gdy mamy coś takiego zrobione, no to wypadałoby jeszcze wziąć taki pomarańczowy gdzieś, wziąć kolor skóry, który wezmę może w ten sposób i mu pomalować łapki, bo przecież święty Mikołaj musi czymś trzymać worek z prezentami, co nie? Okej, teraz namalujemy mu łapki, żeby jakoś trzymał ten worek z prezentami. Ok, mamy tutaj rączki, teraz namalujemy, teraz sobie tutaj maśniemy i namalujemy pasek, tutaj świętam. Ok, gdy mamy już łapki skończone, to już sam skin jest gotowy, trzeba teraz łączyć tą opcję i tutaj jakby malowanie 3D. Wszyscy na przykład teraz właśnie namalujemy mu brodę. Przecież święty Mikołaj bez brody to nie jest święty Mikołaj.
Okej, powiedzmy, że to jest broda. O. Mówię powiedzmy, bo ewidentnie nie pykło, ale no inaczej się tego nie da zrobić niestety. Ale tak. Dalej bierzemy sobie ten puszek, którego malujemy całego tutaj na tym poziomie w 3D. Nie wiem, czy on jest namalowany, czekajcie. A nie, czekajcie, bo to jest gumka. Teraz sobie malujemy puszek, ten taki przy czapce, co jest zawsze. Sobie trochę kolor wyjaśnię. Okej. Tutaj mamy piękny taki puszek. Tutaj trzeba coś takiego zrobić. Jedną kratkę za daleko chyba poleciałam. Okej. I tutaj tak samo malujemy. Pięknie, ładnie. Tutaj dokańczamy, bo to musi być podwójnie, żeby to tak ładnie wyglądało. I tak, przydałoby się jeszcze, żeby rękawki były też na biało wykończone. Okej. Teraz gdzieś tutaj taki typowy ten w pasie, nie wiem jak to nazwać, puch, nie puch, nie wiem. Okej. Gdzieś tutaj to namalujemy. Okej. Teraz, gdy święty Mikołaj już ma tutaj ten pasek taki tego puszku, no to może jakieś guziki. Okej. Mamy już guziki, więc co jeszcze może mieć święty Mikołaj? Oczywiście czapkę. I tutaj właśnie jest ważna rzecz, ponieważ trzeba wziąć najlepiej jakiś taki mniej więcej taki kolor, wziąć ten mieszacz i w 3D zrobić taki oto kształt, który symbolizuje takie wyjście już tego takiego, no, nie wiem jak to nazwać, tego czegoś, na czym wisi ten pompon biały. Okej, mamy już to, więc pora to namalować jeszcze tutaj. Okej, mamy już coś takiego, więc malujemy biały pompon. Okej. Mamy już tutaj skończone. Więc co? Nie wiem, ogólnie to nie wiem, czy wiecie, ale ja przynajmniej bardzo często w skinach, bo ostatnio zacząłem takie robić skiny, jestem skiniarzem, no to ogólnie bardzo dobrze jest tutaj gdzieniegdzie takie wystające po prostu kropki postawiać, bo to wtedy dużo lepiej wygląda. To może brzmi dziwnie, bo to jest jakby, no, jednak to są randomowe kropki jakieś, ale prawda jest taka, że to bardzo dobrze wygląda na skinie. Więc tak gdzieś te dwie na ten. Okej. Dobrze, żeby nie było ich na brzegu, bo wtedy one tak brzydko wystają, ale tak poza tym, no to warto takie coś zrobić.
Okej. Okay. Mamy takiego oto pięknego świętego Mikołaja, który ma wszystko. No i gdy skończymy swój skin właśnie tutaj, który wygląda mniej więcej tak, no, trzeba się jeszcze upewnić, że się wszędzie jakby pomalowało ten skin. Ponieważ ja na przykład jak robiłem ten skin, ten co tutaj widzicie właśnie, no to jego 5 razy chyba robiłem, no bo się okazało pod koniec, że tak naprawdę nie pomalowałem na przykład tutaj rączek. Ja na przykład nie pomalowałem tutaj albo coś. Więc po prostu trzeba na takie rzeczy uważać, ponieważ to może wam zepsuć całego skina. A z tym jest tyle męczenia, że to masakra. Okej. Okay. Gdy mamy już skończonego skina, musimy kliknąć download. I to nam automatycznie ściąga skin. Ja mam w czymś takim, ale na przykład w Chrome czy coś, no to tutaj taki pasek był. I tak, teraz minimalizujemy operę, wchodzimy do launchera, klikamy nowa skórka, przeglądaj, klikamy w to. Klikam w to na samej górze, otwórz i mamy jak widać naszego świętego Mikołaja, który się prezentuje w ten oto sposób. Teraz klikam zapisz i użyj, klikam graj, gra się chwilę będzie ładować, więc wam to wytnę oczywiście. Mamy. Halo? Ok. Jak widzicie, mamy tutaj już Minecrafta. Wchodzę w jakiś świat, na przykład w ten. Świat nam się ładuje. I gdy już nam się załaduje. Ogólnie nie pytajcie, co to jest. Okej. Okay. Gdy nam się już świat załaduje, jak widać, mamy skina świętego Mikołaja. I tak. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jutro będą Bed Warsy, bo tak chcieliście na ankiecie, więc jak coś, ci co chcieli Bed Warsy nie będą pokrzywdzeni. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do jutra w sumie, bo jutro wrzucam film.